Witajcie gołąbeczki. Zaczynamy sprzątanie gołębników. Także nie ma czasu co tam nagrywać, samo sprzątanie tak naprawdę. Wczoraj czwartek, jeden ogarnąłem, dzisiaj drugi. W tygodniu spokój, chociaż w środę tata znowu. Albo aż. Złapał Marcinowi 4 sztuki, także na plus. Marcin nic, także znowu na plus. W tym roku jakaś odmiana przynajmniej. Ale tak jak mówiłem ostatnio, gołębie zaczęły siadać, to i są wyniki. Co z tego, że było dużo, zostawało gołębie, jak one nie siadały, po 15 sztuk przychodziło budę, po 30 i tyle było złapania. No i same straty były. W tym roku na razie jest jakoś inaczej. Zobaczymy, jak długo to potrwa. Na ostatnim filmie odnośnie Janusza powiem wam, że bardzo wam dziękuję za te komentarze, takie miłe i pozytywne. 90% ludzi tak naprawdę chyba ogląda moje filmy i wie, o co mi chodzi w tych gołębiach pocztowych przynajmniej, że je trzymam dla przyjemności takie, że właśnie, że wypuszczam sobie na śluby inne okoliczności i z tego czerpię dużo radości, tak? Także nie muszę ich wywozić, tak jak mówiłem. No i byłem właśnie mile zaskoczony, bo i nowi ludzie, nowi oglądający, subskrybenci też tam komentowali, żeby się nie przejmować. Ja wiem, że to jest wszystko, po prostu 90% ludzi dobrze to wszystko odbiera, a te 10% to lata po prostu po kanałach i tylko patrzy, komu tu by co dorzucić, chociaż komentarz Janusza był zbędny po prostu. I bardzo taki, nie wiem, z dupy, że tak powiem. No ale napisałem, żeby jak się nie podoba, żeby po prostu nie oglądał. I tyle. No ale mam dla was zadanie. Wiecie, jakie ja trzymam gołębie i dlaczego i po co. Wy wiecie o mnie dużo. Są śmieszne czasami sytuacje na targu, że ktoś do mnie podchodzi. Rozmawiamy jak starzy znajomi. Ja przytakuję bardzo często, nie wiem, nie znam. No ale wy mnie już przez tyle lat poznaliście dokładnie. Wiecie, jakie co i co gołębie, jak ganiam, jak to. Także chciałbym się dowiedzieć po prostu, żebyście napisali w komentarzu, jak hodujecie gołębie i czemu oglądacie mój film przede wszystkim, moje filmy, bo jak niektórzy oglądają moje filmy, hodują pocztowe, to jest bardzo bardzo takie śmieszne. Ja ogólnie oglądam wszystkie filmy. Ostatnio właśnie polubiłem gołębie zamojskie. Nie pamiętam tytułu tego kanału, także nie zareklamuję. Ale chłopaków jest tam dwóch. Na pewno jest mój imiennik Tomek. I tam jeżdżą do tych starszych hodowców spod Lublina, Zamościa, coś takiego. Bardzo fajny kanał. Bardzo taki właśnie. Lubię takie filmy. Że ktoś opowiada o starych gołębiach, jak to kiedyś było, jak to kiedyś się zdobywało, jak to kiedyś nawet się łapało i problemu nie było, tak? Także jak ktoś będzie chciał, to może napisać właśnie komentarz, jakie trzyma gołębie i mniej więcej dlaczego ogląda mój kanał akurat. By było bardzo śmiesznie. No pozytywnie, no. Bo niektórzy właśnie hodują gołębie pocztowe, oglądają moje gołębie do świny. Może kiedyś się to zmieni. Może zaczną hodować tylko takie, bo jak wiecie, pocztowe już młode, chyba koniec lotów. No. Koniec lotów. Tamenda woli tutaj sobie, ma dwa gołębniki do wyboru, on woli tutaj. No, także dlatego wczoraj go nie mogłem znaleźć. On sobie siedział tu znowu. Koniec lotów i tylko teraz muszą siedzieć w tym gołębniku. Pierzyć się. No i już mają nudno tak naprawdę. A u mnie pierwszy dzień wiosny. Dobrze by było. Pierwszy dzień jesieni, 23. Dziś września. Czy tam wrzesień, nie wiem. Jak zwał, tak zwał. I zaczyna się najpiękniejszy okres dla gołębiarzy, tak? Ściny wojny. Będzie to trwało prawdopodobnie aż do zmiany czasu, czyli tylko miesiąc. Od 28 jest zmiana czasu. Także każdy będzie wracał z roboty, jeszcze zdąży pogonić.
To będzie fajnie. A potem zostaną tylko weekendy, jak co roku. Nie wiem, czy w tym roku zmienię ten czas, czy nie. No dobra, było dużo gadania. Najpierw wypędzę te. Zobaczymy, jak one się będą zachowywać. No i zobaczcie, ja mówię pierwszy dzień wiosny się pomyliłem. Ale tu w locie to się nie pomyliłem, bo one kurde chodzą. Jak na wiosnę, rozpruły się. Tu sobie parę sztuk chodzi, dałem tam reszta. Cały czas im czegoś brakuje, jeszcze w tym roku. Już myślałem, że w sobotę, w niedzielę to jest co? Chłopaki co byli, no pięknie chodziły tak. Bystro, długo. Mówię, o, zaczęło się. Ale nie. Wszystko wróciło do tragicznej sytuacji znowu. I te będą się tak, chociaż teraz są troszkę głodne. Albo przyjechałem, nie dałem im mieć teraz to, co miały jutro, wczoraj. Musiały szarpać. No także do wieczora jeszcze je przygotujemy. O, już by chciały schodzić do siadania. Pozbierały się, ale trzeba. Trzeba troszkę czasu. Nie wiem, jakiś ciemny mnie denerwuje. Ile byś ich nie zlikwidował? To jakiś się zawsze trafi menda, któremu zacznie się chcieć klepać albo inne rzeczy robić niezwiązane z ładnym lataniem w synchronicznym stadzie. Co mu się dzieje? Nie wiem. Jastrzębia nie ma. By przyszedł, by ich trochę wytresował. Nie lubią tego jęczmienia. Także za bardzo głodne nie są, jak zostawiają. Jakby były mocno głodne, to by zeżarły. Ale powiem wam, że ostatnio brzydki ten jęczmień i dlatego nie zmuszam ich. Proszę bardzo, bo ma te plewy, czy jakoś inaczej to się nazywa, nie wiem. No ale miałem tylko jeden worek, także... No jednak potrafią się wybić trochę w górę. Ale nie można im dawać za szybko siadać, bo one... A i teraz przyjdą i dobrze usiądą. I one są tutaj, widać już. Tylko po prostu mają ciężko się rozpędzić. 20 minut już latają. Dobra. Chodzi mi też głównie o to w tym wszystkim, żebyście pisali, co u was jest bardzo właśnie na topie. Czy żeby gołębie chodziły wysoko, czy żeby siadały ładnie, czy to nie jest potrzebne do niczego. Czy żeby wracały z odległości. Oczywiście. Czy po prostu miały jakiś rysunek, wygląd. Bo im tych gołębi jest tyle raz, że każdy dla siebie coś wybierze i każdego trzeba szanować za to, że nie gania, a chce do czegoś dojść albo gania, bo ma z tego satysfakcję. Także wiecie, o co mi chodzi. Tyle było żarowników perłowych, jasnych. Został jeden z najbrzydszych. Groszek wylocia kawę, taki brzydol, że... Zobaczymy. Jeszcze daleka droga, żeby został. Dzisiaj sprzątamy w tym. I powiem wam, że tamte młode by wlazły tu i tak naprawdę mogę mieć tylko dwa gołębniki. Jeden na białe, drugi na pocztowe. Zobaczymy. 15:30 już ścina z Marcinem.
Ładnie się wymieszały. Bardzo ładnie. Marcina dołem jeszcze chodzą, moich tutaj z 10 dołem chodzi. 7. Ale się wymieszały. Ty, jakieś tutaj idą głębie dziwne. To moje spadają. Co tu się dzieje? Moje. Ale ścina. Oj, rozmazało się. Może być, bo znowu wyszłam, został następny. Kolorów się dzisiaj mogę pozbyć. Kurde. A, oba. Świniaki jakie. Zobaczcie, ile Marcina jeszcze chodzi. Dołem. Dopędził. Oj. O, dzisiaj dzień na wyszwance. No, dwa teraz zostały. Nie uciekają nawet. Dziadostwo. Oj, Adam spędził? Dobra, pa. Trzy wyszwance dzisiaj stracone. A kurde. Wyskoczy coś czy nie? Nie. Oba. I po kolorach. I po kolorach, panowie. Został jeden żółty koroniaty. I jeden kończaty. Katastrofa, normalnie. Trzy wyszwance żółte dzisiaj, patrz, bach, nie ma. I kolorów już prawie nie ma. Adama tamtego, co ostatnio mu złapałem parę sztuk, latają. Się wybiły, nie wiem co im się stało. Tu parę sztuk, tam parę sztuk. Może przyjdę do moich. Ale powiem wam, że katastrofa. No trzy wyszwance żółte koroniaty. Czy to jakaś plaga? Plaga głupoty, kurwa. Niemożliwe. Marcina już dwa razy siedzą, a moje ani raz jeszcze. To jest dopiero cyrk. Jak się wybiły, zobaczcie. Żeby te wpadły chociaż do nich. Adamowe. A może by się straty odrobiło. No niestety się minęły, Adama schodzą. A moje tam zostały wysoko. No co zrobisz? Oba jaką dostały w ogóle moc. Zaraz te powpadają do niego. Ty. Tu są, zobaczcie. Cholera. Może jeszcze? Widać się tutaj w ogóle? Ja ich nie widzę. Tu są. Długo nie gania sąsiad, to oprócz tych wyszwanców to coś musiał jeszcze na pewno złapać. Ale powiem wam, że ja mówię, nie będę ich przerzucał do głębnika, bo może już zgłupieją. I zobaczcie, jakbym przerzucił, to bym powiedział, widzisz? No kurde, tak, przerzuciłem je do jednego tego i zgłupiałem. Ale jednak je przerzucam dzisiaj wszystkie od razu, bez żadnego zawahania, bo to nie ma różnicy, jak zauważyliście. U mnie chyba nic nie ma. Jakich mało już. On dzisiaj nawalił, dzisiaj dużo złapał. Na 100%. O. Jest coś ciemne, jest, ale zobaczcie jak idzie. Masz, ty mi się zmieszały. Kosztowego zobaczyły, dlatego takiego kręćka dostały. Jeden ciemny jest, ale idzie po głębiach. Nie usiadł. I winer. Winer poszedł. Pójdzie. Dopędzi, zobaczcie.
się zdążył dopędzić. Raz na górze, raz na dole, panowie. Dzisiaj na dole. I to ostro. Kolorowo poszło. Do ludzi. Ta konciata leniwa została tylko i żółty jeden. Ciekawy, który z tych żółtych, czy to z moich młodych, czy to ta, co przyniosł. Te moje schodzą, ale no ładnie by zeszły, tylko że widzę, że je podbija. Kurde, się wujo jedzie. No niestety, zobaczcie. Porażka. Chyba, że coś siedzisz, ale nie sądzę. Nie, nie usiadły dobrze. Musiały się dzisiaj wychodzić. Która wyszłanska została? Stara czy młoda jakaś? Nic chyba nie ma. Jakieś jasne, ale to jasne, to obce. No i nic poza tym, panowie, dzisiaj w plecy ostro. Marcin tam napieprzył. Tata już się do mnie nie odzywa. Życie, panowie, co zrobisz? Ale ile, nie wiem, zaraz mi napisze. Jasne, taki. Nie wiem, czy to... Łukasza tu były, to jeszcze raz, bo trzeba popędzić, oczywiście. Ja tylko jasnego złapałem, jakiegoś obcego, nie wiem, może to Adama. Zobaczcie, jak teraz chodzą. Nie trzeba ich prosić. Marcin mi złapał 3 żółte wyszłance tylko. Albo aż, bo kolory to zawsze są kolory. Oba jak cisną. O, wczoraj Marcin mi nie pogonił, a dzisiaj... Zegnał Marcin, zegnał! Marcin to Stanik ma ksywkę, bo to jest... Ja no nie mogę powiedzieć nazwiska, ale... Ale coś podobnie. Łukasza poszły do domu. One tam dzisiaj walczą. Może teraz znowu coś będzie. Zobaczymy. I znowu wojna, tym razem umie się. Chociaż Marcina tak się rwą. Umie dużo, bardzo dużo, aż za dużo. O, aż się ciągnie. Nagrywam niebo, nie wiem tam. Idą po ścinie. No ale zobaczcie, jak się ciągną. No już się zepsuły, no. Zawidno im jest. Łysek jest. Perłowy. Gdzie? Nie. Dobra. Chociaż teraz może jest. Dobra, usiadł. Jeden odrobiony. Coś tam się odrobiło, tylko ciekawe, czy on nic nie złapał. Jest łysek perłowy. O, tutaj. Teraz nie wyskoczyły i winer jest. Powiem wam, że z ojcem to normalnie jest tragedia. O Jezu. Marudzi, 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 marudzi. Pesztów nie ma. Winery gdzieś jest, ale gdzie ja go widziałem? No. O, tu jest winerek. Z niebieskimi. Pff,
panowie, odrobione troszeczkę. Nie wiem, czy teraz coś Marcin nie złapał. No, czy zegnę jeszcze raz. Jeszcze raz zegnaj. Teraz ładnie usiadłem, to już nie będę ganiał. Panowie, powiem wam, że cyrk. Ja już wątek straciłem tego nagrania. Nie pamiętam. Teraz ja dwa odrobiłem, proszę bardzo. Marcin nic. Ale teraz mi usiadło, no wcześniej widzieliście, nie chciało usiąść. Ale trzy wyszwance dzisiaj stracić to... Miałem 7 siwych wyszwanców, nie mam żadnego. Miałem 4-5 żółtych, zostały 2. Także ostra selekcja. Ostra selekcja. A łysek to stary. Oj, się rozmazało. Czekaj, kurde, że gdzie? Dobra, będę kończył, panowie. Zbieram takie koraliki. Żółtych tyle. Różowych tyle, pomarańczowych tyle. Zapełniają się. Straciłem wątek. O co ja tam pytałem, już nie pamiętam. Będę w trakcie filmu rozkminiał. Ale u mnie chodzi o to... A, już wiem, w sumie troszkę. U mnie chodzi o to, żeby walczyć tutaj z sąsiadami. Bawić się. Pściny, łapanie, jakaś zajawka taka, no i pokazać, że ładnie chodzą, nie tam, że po dachu, przy dachu padlinę, tak jak sąsiad tu za płotem, którego już nie ma. Pozdrawiam Kargula i żegnaj lato na rok. Także za rok będzie znowu aktywny, teraz go już nie ma. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.